Nie wiem, to nie do mnie pytanie, chłopaku. Ja nie jestem gwiazdą hip-hopu. Wiesz, musisz zapytać, nie wiem, Nowatora. Słuchaj, bo rozumiem, że projekt Monopol to jest jednak biznes. No, muzyka to jest biznes, to jest duży joke przede wszystkim, wiesz, dowcip muzyczny, który od początku kontynuujemy do teraz. Każda piosenka ma gdzieś tam swój ukryty przekaz tego dowcipu monopolowego. No to jest, wiesz, duża farsa, duża groteska cały ten projekt, tak? Znaczy, ja mogę tylko powiedzieć, jakie ja mam swoje subiektywne odczucie. Wydaje mi się, że gościu poczuł negatywny zawód na tym, co robi. Przeskoczył mu jakiś trybik w głowie, lekko zwariował, no i wydaje mu się, że robi teraz coś lepszego, no i tyle, no, po prostu. Ale to tylko mu się wydaje, tak naprawdę. Mhm. I tyle. To nawet nie śmieszne. Ale to myślisz, że on się zawiódł tym, kurczę, że to... Zawiódł się tym, że no, zawsze był w cieniu Sokoła, zawsze był tym numerem 2 w WWO, wydał solową płytę, która była mierna, po prostu mierna, no, nie oszukujmy się, no. A mniemanie o sobie, o własnej osobie miał bardzo wysokie, więc wiesz, no, dostał czopa na łeb, zobaczył, gdzie jest jego miejsce w szeregu i tyle po prostu, wiesz, i zamiast wziąć się za mordę i zrobić konkretną, zajebistą płytę rapową i pokazać wszystkim zawrócha, że z kozakiem, no to się obraził i twierdzi, że on teraz sobie jaja robi, wiesz, no to jest taki super żart, tylko taki żart, z którego tylko on się śmieje, no. Satysfakcja to jest wtedy, kiedy zagrasz koncert i nie dość, że ludzie się znosili, na nim bawili, to jeszcze po prostu schodzisz, czujesz po prostu litry potu, które zostawiłeś na scenie. Wszyscy podbijają do ciebie i mówią: naprawdę dziękówka, że zagrałeś w naszym mieście, bo bawiliśmy się tutaj wyśmienicie. Wtedy ja czuję naprawdę wielką satysfakcję. Jeżeli sukcesem możesz nazwać to, że ktoś, kto cię hejtuje naprawdę i tam napisał na ciebie 100 komentarzy, podejdzie po twoim koncercie, przybije ci piątkę i powie: stary, ja nie wiedziałem, że to jest taki fajny koncert tego Monopolu, ja myślałem, że to jest disco polo, a to jest wow, no to dla mnie to jest zajebisty sukces. Ciąg dalszy. Generalnie dementujemy jakby pewne plotki, bo ja gdzieś słyszałem, że tak naprawdę projekt powstał od utworu w aucie Soku Pono. No to jest to chyba plotka. Plotka. To jest na jednym z forum właśnie jest napisane, że w aucie był jakby takim początkiem, wiesz, tego stylu. No, w aucie było początkiem przełamania jakiejś bariery na pewno. Więc jeżeli chodzi o to, to się zgodzę, tak? Teraz chciałbym też sprostować, bo bardzo dużo ludzi nie wie, że ten kawałek powstał, ten tekst tego utworu powstał przy bardzo dużym moim udziale. Nie za bardzo nam się podoba ta metroseksualna otoczka, właśnie, ale jesteśmy sobą, jesteśmy tutaj, hip-hop jest w mediach. I o to zawsze walczyliśmy. Na kometach powiedziałeś, że przepraszasz za ten taki metroseksualny entourage? Nie, to o tym mówiłem na początku, przed występem, a po występie przeprosiłem za naśladowców utworu w aucie i za ten dziwny nurt, który się narodził. I to też również był patchwork, gdyż też nie mogłem myśleć o jednej osobie, gdyż nagle też zrobiło się więcej tych naśladowców. Natomiast cały czas podkreślam, jeśli chodzi o Jentkera, jest to mój przyjaciel, mogę powiedzieć, wieloletni, mój brat z ekipy Zip Składowej. Nigdy w życiu przeciwko temu człowiekowi się nie zwrócę. Natomiast po prostu, no, ktoś chyba źle mu podszeptuje. No. To siedzi tu i nigdzie więcej, nie w portfelu. Rozumiesz? W momencie, jeżeli ktoś pisze coś pod publikę, to w tym momencie się sprzedał, według mnie. A moje ideały i moja muzyka niesie za sobą jakby bardzo proste przesłanie. Bądź prawdziwy i się nie sprzedaj. Nie sprzedawaj swojego dupska, bo to jest jakby... Bo wtedy będziesz komercyjny. Ja jestem niekomercyjny, pochodzę z, wiesz, z hardkorowej dzielni, którą z SLZ. Pozdrawiam serdecznie wszystkich ziomków. Jakie kampery na solarze, o co chodzi, ziom? Zacząłeś robić disco i ja napalisz. Jakim ty jesteś realistą, co to za realizm? No co jest, przecież 2 lata temu, 3? To ja robiłem disco, byłem ten zły, byłem najgorszy. Jechaliście po mnie wszyscy, a teraz śmieją się z was po obu brzegach Wisły. Jakby nagniecie się do tego, żeby zrobić płytę, która będzie komercyjnym sukcesem. Czy chodzi ci o umca? Otóż odpowiadam, że nie, na pewno nie ZIP.
Hentger jest po prostu hochsztaplerem, tak? Który tyle lat się męczył jakby w kanonie i w tej nieswojej skórze. Myślę, że działania na przykład chłopaków z Acetoholics czy kogoś tam innego nie były czymś tak okropnym w stosunku do tego, co zrobił Jentker. Jentker jest gorszy niż Werba, no kurwa. Na pewno nie spocznę, dopóki nie skończę tego, co zacząłem z psycho, z Sokołem, ZTP, ekipo. To wszystko przeciw komercyjnym hitom, które sam nie możesz wierzyć, setki przeżyć. Etat, doszedłem już sam jeden, ale oni nie, teraz są na dnie. Zjebali polski rap i to boli mnie. Póki lecą te rapy na kraj, chcę, żeby żadna szmata nie położyła. Chcę, żeby żadna szmata nie położyła. Chcę, żeby żadna szmata nie położyła. Żeby dobre szesnastki były legalne, sprzedawalne i żeby było normalnie. Tylko komentować, dobrym podziękować, dobać, dobrym podziękować, dobać, dobrym podziękować. Dzieci odchować, kobiety szanować, skromnym zostać, się nie wodzić. Skromnym zostać, się nie wodzić. Jentger, Jentger, realista. Jentger to największy realista. Ma dwa kampery na solarze i skuter wodny, ale do umycia. Nie, nie, żartuję, mama. Ale po chuj mu skuter, kurwa, jak mieszka w bloku. Gdzie będzie, we wannie pływał? Flesze go, kurwa, nic nie rażą. Tylko lampy na solarium. Tylko żeby mu skóra, kurwa, nie zeszła. Dlaczego nie wystąpiliśmy w kryminalnych, no? No przecież wiesz, no. Wiecie przecież, dlaczego żeśmy nie wystąpili. Gdyż wolimy występować w swoich teledyskach własnych. Siemanko, dziku. No siema. Przez telefon wspomniałeś mi o jakimś filmie. Zrobimy film. Film? Film. Projekt właściwie. Pomysł zerżniemy. Wysokobudżetowy? Stary, masakra. Tam będzie wszystko. Radom, Skarżysko, pościgi, wybuchy, seks, zdrady, koks, trawa i muzyka. A. I frizy. We wszystkich amerykańskich superprodukcjach są frizy. Zagrasz główną rolę. Na pewno pamiętacie nasz singiel z drugiej płyty, który nazywał się Moda. On powiedział wszystko, co się stanie. W 2002 roku wydaliśmy album drugi WWO. No i generalnie tam był taki kawałek, może nie na albumie, ale był to singlowy track pierwszy, który jakby mówił już, przewidział całą tą historię, co się stanie, że wraz z dobrymi ekipami, wraz z tym, że robi się o hip-hopie głośniej, o tym, że ludzie zaczynają zwracać na niego uwagę, wzrośnie kupa łajna również. No nie podoba mi się ani Monopol, mi się nie podoba, ani mi się nie podoba Pewex. Generalnie, no umówmy się, gówno po prostu i tyle.